Ojciec znalazł ciało syna pod łóżkiem. Tragedia w polskim mieście. Do tragicznego odkrycia doszło w sobotę 20 stycznia w Lublinie. W jednym z mieszkań przy ulicy Krańcowej ojciec znalazł ciało swojego 22-letniego syna z ranami kłutymi. Nieoficjalnie ciało miało znajdować się w foliowym worku, ukryte pod łóżkiem. Policja zatrzymała w tej sprawie 22-letniego mężczyznę. Przekazano szczegóły. Makabryczna zbrodnia w Lublinie. Nie żyje 22-letni Daniel. Policja została wezwana do mieszkania przy ulicy Krańcowej w Lublinie w sobotę 20 stycznia. Ojciec 22-letniego Daniela Z. odnalazł zwłoki swojego syna. Pojawił się na miejscu, ponieważ przez długi czas nie mógł skontaktować się z 22-latkiem. Zaniepokojony przyjechał z Chełma, aby sprawdzić, dlaczego syn nie wykazuje żadnego kontaktu. Według nieoficjalnych doniesień faktu, zwłoki 22-latka miały znajdować się pod łóżkiem, wepchnięte w foliowy worek. Wstępne oględziny sugerowały, że mężczyzna został zamordowany. Redakcja rozmawiała z sąsiadami 22-letniego Daniela Z. Jedna z kobiet twierdzi, że w mieszkaniu niedawno dochodziło do awantur. To był bardzo porządny sąsiad. Uśmiechnięty, zawsze dzień dobry mówił, uśmiechał się. Mieszkał tu około 2,5 roku. Dość często imprezował, ale młodość musi się wyszaleć. Najpierw mieszkał z dziewczyną i kolegą. Niedawno ta jego sympatia zniknęła. W ubiegły czwartek była tam jakaś awantura. Słychać było krzyki, jakieś stuki. Potem się uspokoiło, ale w piątek wszystko się powtórzyło. Przed 21 coś bardzo głośno jakby upadło na podłogę. I od tamtej pory było już cicho, relacjonowała faktowi. Policja zatrzymała w tej sprawie 22-letniego mężczyznę. Policja dzięki zabezpieczonym na miejscu zbrodni śladom, a także monitoringowi w bloku i przeanalizowanym rozmowom telefonicznym ustaliła, że ostatnią osobą, która mogła widzieć zmarłego Daniela Z., był jego kolega, 22-letni RGW. Według relacji sąsiadów, mężczyzna mieszkał przy Krańcowej, ale w ostatnim czasie zniknął. Policja pojechała za nim do domu w Chełmnie, gdzie mieszkał na stałe, ale tam również nie odnaleziono mężczyzny. Jak podaje fakt, RGW został znaleziony w piwnicy, gdzie prawdopodobnie próbował się ukryć. Ostatecznie trafił do aresztu na 3 miesiące. Zatrzymany nie przyznaje się do winy. Policja poinformowała w oficjalnym komunikacie, że 22-letni RGW został zatrzymany w związku z odnalezieniem zwłok w jednym z mieszkań na terenie Lublina. Podejrzany usłyszał już zarzuty. Według wstępnych ustaleń do zbrodni miało dojść w trakcie awantury. 22-latek odmówił składania wyjaśnień. Mężczyzna nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Wczoraj 22-latek w prokuraturze usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 20 lat więzienia, poinformował nadkomisarz Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.